14 spektakli, w tym 9 konkursowych, 14 warsztatów, 3 czytania sztuk i wykład. Tak w dużym skrócie będzie wyglądał trzeci festiwal małych premier w Teatrze Lalki Aktora. Wydarzenie potrwa od 17 do 22 września. Teatralne święto zgromadzi około 300 gości, którzy przyjadą do Wałbrzycha z całego kraju. Poza aktorami przyjeżdżają dyrektorzy teatrów, przyjeżdżają dramaturdzy, przyjeżdżają twórcy spektakli konkursowych, przyjeżdżają studenci szkół teatralnych, przyjeżdżają dziennikarze, przyjeżdżają ludzie, którzy jakby są, tworzą teatr, tak jak powiedziałem, krytycy, wydawnictwa różnego rodzaju, praktycy, ludzie, którzy prowadzą warsztaty, także naprawdę tych ludzi jest mnóstwo. Trzeci festiwal małych prapremier to festiwal prezentujący wyłącznie prapremierowe spektakle teatrów dla dzieci i młodzieży. Dyrektor Teatru Lalki Aktora w Wałbrzychu, Zbigniew Przeszmowski, przyznaje, że wybór 9 konkursowych spektakli nie był łatwy. Zostało zgłoszonych do eliminacji tak naprawdę 39 spektakli i z tego postanowiliśmy wybrać 9, naszym zdaniem najlepszych, może najlepszych naszym zdaniem, takich, które chcielibyśmy pokazać wałbrzyskiej publiczności. Festiwal udało się zorganizować dzięki ponad 100 tysiącom złotych dotacji z Narodowego Centrum Kultury, wsparciu gminy Wałbrzych i sponsorom. Środki na organizację bezpłatnych warsztatów teatralnych dla Wałbrzyszan, 20 tysięcy złotych, pozyskano dzięki akcji na portalu polakpotrafi.pl.